I siejemy. Szwagier, co sądzisz, jak to dzisiejszy test wypadnie? Muszę brać ruskiego linkę i heja. W razie czego, tak? Dobra, witamy was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj testy, w końcu upragnione zestawu siejącego. Zobaczymy, jak to będzie, jak wyjdzie, ale powinno być dobrze, także konstrukcja wytrzymała, widzieliście sami, że jak testy takie hardkorowe wytrzymała, także się nie rozleci. Wszystko jest no, w swoim miejscu, poprzygotowane, tylko teraz zostało siać. Także co, stał przygotowuje, o właśnie jeszcze tutaj ma certyfikat. Nasiona certyfikowane. To jest, co to jest, co to jest? Gdzie, jakie? 20 kilo, zimne te worki, czy wilgotne takie? Op. Jaka to jest odmiana, mówiłeś? Bingo. Bingo. Pisze to bingo. A, tu jest. 45 gram masa nasion. Czyli w tonie, w 1000 litrów będzie 450 kilo. 88% mocy kiełkowania. 20-kilowe worki. Że co? Uzupełniamy sprzęt i jedziemy w pole. Ile próbę, Stachu, zrobiłeś? 198 wyszło. 198, zasypane. I co? Z drona nagramy chyba już od drogi, od zjazdu tam, także na spokojnie. Zobaczycie sobie teści, każdy się pewnie nie może doczekać, co chce sobie sam zrobić taką konstrukcję, także zobaczycie, jak to działa, jak wytrzymuje i też zobaczymy przy okazji, czy wytrzyma, nie? Dokładnie, czy wytrzyma, czy będzie siało i czy przede wszystkim 60 da radę, nie? Bo jak nie, to jest ruski, to na linkę i na dwa ciągniki można zawsze jechać, a tam jest, jak to się nazywa? Nie, nie. Jak w tych programach telewizyjnych? Jury, o, tam jest jury. Jury. Jeden jury, a jele jabłko. Także co? Widzimy się za chwilkę na polu. Elegancko. No, jesteśmy już na kawałku. Zaczynamy się i test agregatu, że tak powiem. Jak może z podwórka zauważyliście, dawka 198 kilo na hektar jęczmienia. Tutaj mamy raptem 15 arów. Taka działka po tej rzepie, co ją wycinaliśmy w zeszłym roku. I będziemy testować maszynę. Czy da radę? Najpierw na dwójeczce. Najpierw na dwójeczce. Dobra. Zapchało dziadostwo.
No i jak to sieje? Przydałyby się jeszcze te grabki. Ale pojadę najwyżej trójką i zobaczymy. Przez granicę jest gorzej, nie? Ale tu, kurwa, nagrałem. Tutaj ten. No. Wiesz, dlatego tam trochę przybrałeś i dlatego ci się to stało. No tutaj jest takie, no wiem. Ale chyba dobrze na razie sieje się. Ale nawet wiesz, nie czuć, że coś ciągnie 60. Ale jak masz rozłożonego i podniesiesz, to znika. No ale to tak się nie robi, tak. Wiosenne prace już będzie akurat. Jak na razie zestaw się sprawdza, że tak powiem. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Wyjdę sobie jeszcze zobaczyć, czy się siewnik nie zapchał. Chyba się nie zapchało. Wszystko jest, jest. Dobra. Można trochę w tamtą stronę właśnie. W tamtą stronę troszeczkę jechać. Boże, widać gdzieniegdzie. Gdyby grabki były, to widzicie, robotę by taką zrobiły, że o, pyk, zasypane by było. Nie trzeba by nic bronować. Jak to się zawłóczy, to jeszcze co jest zasiane. No, żeby po prostu zasypać, bo jak ziarno jest takie, jak jest ziarno na wierzchu, to bardzo długo kiełkuje, a nawet nie kiełkuje. No, mimo że to certyfikat, to szkoda, żeby nie wykiełkowała całe, tak? Siane, jak pewnie Stachu mówił, 200 kilo na hektar. Dużo nie ma, to tylko tam na pasze będzie. I widzicie, grabki by to zasypywały i byłoby petarda, nie trzeba by się martwić, no. Ale to na test agregatu miał być, widzicie, z drona ujęć, widzieliście na pewno, jak zewnątrz wygląda, także my już powoli kończymy. Tutaj testy. Dobre pole na testy. Widzicie, tu gdzie niegdzie mokro, jak się 60 siada, to tam gdzie 60 siada, to i agregat gdzie głęboko i już dusza, ale no po prostu mówię, bo
przez to, że tu jeszcze wilgotno jest, tu koło. Tu jest ten kawałeczek, gdzie jest jeszcze wilgotno. Widzicie, całe pole jest suche, a tu takie kółeczko. No jest ta woda spadać niżej, to tu jest, wiesz, mokro, wiecie, mokro i jest elegant. O, widzicie? 60 tu siada i agregat ją dusi. I lewa strona jest zapchana. No i widzicie, robi robotę, także o, jest dobrze. 60 sobie daje radę. I plecak. Widzicie, jeszcze obciążenie takie 20-40 kilo. No jest jeszcze tu 60 kilo dołożone. I co? I 60 sobie daje radę. No sami ocenicie. Czy to jest mordęga dla 60? Nie wiem. Raczej wydaje mi się, że nie. Plecak ma, jest wzmocniona. Wzmocniony ma tu z tylni, także bez problemu. Bez problemu sobie daje radę. A ci co mówią, że nie da rady, to nie wiem. No tu nie ma takiej siły, to się poza tym nie nawraca. Na rozłożonym zestawie, także plecak wytrzyma. Maciek u siebie mówił, że 700 kilo na plecaku ciąga i problemów nie ma. A tu taki zestaw na zasypany, no to nie wiem, czy 500 kilo będzie ważył. No zasypany to będzie ważył 700, tak? Ale taki zasypany na pusto to waży gdzieś około 500 kilo, bo no to jest sprężynówka, ile może ważyć? 100 kilo z stokasakiem. Ale co? Będziemy jeździć, testować, jak to mówią, nie? Agregat przeżył, także widzicie, ci co nie wierzyli widzą, ci co nie wierzyli widzą, że jednak dało radę, się nie połamało, a tam testami grabki się dorobi i będzie super, także to jest zestaw pod większy ciągnik, także nie mamy co się tu ukrywać, może w przyszłym roku będziemy tu dużo właśnie siebie, bo nie mamy, ale to jest wygoda, bo siejesz się workę i dziękuję, nie? Także Stachu, dopowiedz jeszcze krótkie słówko na koniec. Dało radę. Nie do wiarki, patrzcie. To co, łapka i subik, jak się podobało testy, także co? Dajcie łapkę. Łapki, subskrypcje. I tyle, no także dziękujemy za oglądanie i pozdrawiamy, do następnego. Do następnego. Strzałeczka.